Cześć, ananasy. Nie wiem, jak u was, u mnie pogoda za oknem fatalna. Jest to znakomita aura, żeby zabrać was w podróż do Szwecji, a konkretnie do Karlsztrony. Zapraszam do oglądania relacji z koźlaków blogerskich, w których miałem przyjemność wziąć udział dzięki browarowi Amber. Browar Amber w osobach Marka Skrętnego i browarnika Tomka postanowili przetestować na mnie moc koźlaka dubeltowego z dodatkiem dwóch regionalnych ciekawych roślin, czyli brusznicy i jarzębia szwedzkiego. No piwko znakomite, beczkę mieliśmy przyjemność odszpuntować zaraz po wypłynięciu z portu w Gdyni na ostatnim poziomie wielkiego, ogromnego statku Stena Line. Było to wspaniałe doznanie. Dzień dobry, cześć i czołem. Znajdujemy się na promie, który płynie do Szwecji, a w zasadzie już dopływa do portu. Także zaraz będziemy na miejscu. Znajdujemy się w przepastnej kajucie. Tutaj jest, jak widać, okno, za którym, uwaga, za którym widzimy Szwecję. Szwecja jest tu. Jest to czas, kiedy robi się piwo w stylu koźlak. I właśnie wczoraj pierwszą taką beczkę koźlaka odpaliliśmy na pokładzie. Koźlak z browaru Amber. Tutaj mam jeszcze stałcika, proszę bardzo. Będę go sobie kosztować w tak zwanym międzyczasie. No nie mogę się już doczekać, nigdy wcześniej nie byłem w Szwecji. Oglądałem co prawda film 300 mil do nieba, ale to nie to samo. Podziwiać historię dwóch chłopców, którzy pod podwoziem ciężarówki uciekają do Szwecji, a samemu przeżyć taką przygodę na promie do jednego z tych pięknych skandynawskich państw. Tak jest. Następnego dnia rano dopłynęliśmy do portu w Karlsztronie. Karlsztrona to malownicza portowa miejscowość założona w 1680 roku. Jej nazwa pochodzi od króla Karola XI i tłumaczy się Korona Króla Karlsztrona. Jeśli chodzi o główne atrakcje tej miejscówki, to poza wieloma innymi, bo było tam naprawdę świetnie, poza kiepską pogodą, wszystko mi się podobało, ale zapadła mi w pamięć szczególnie jedna miejscówka. Było to Muzeum Morskie, gdzie można było wejść do prawdziwej łodzi podwodnej, zwodowanej pod koniec lat 70., 20 lat na służbie. Zobaczyłem, jak wygląda łódź podwodna w środku i nigdy tego nie zapomnę. Kolejne atrakcje były już związane z chmielem. Odwiedziliśmy dwa browary restauracyjne. Pierwszy z nich to Imperial Brygus wraz z pubem The Fox and Anchor, a drugi to Brewpub Karlsztrona Microbrygerii, tak to się nazywało. Szczególnie w tym pierwszym, muszę powiedzieć, było świetnie, poza wieloma stylami piwnymi. Też sam wystrój pubu sprawiał ogromne wrażenie i można tam było też wejść do sali obok, gdzie odbywała się próba zespołu metalowego, świetnie nagłośniony klub tak naprawdę z przylegającym pubem i obok niego browar. No, idealny syndykat dla gościa takiego jak ja. Spalenie tytoniu na pokładzie samochodowym jest zabronione. Pasażerowie piesi proszeni są o zejście na ląd przez rękaw, który znajduje się na pokładzie 7 przy informacji. Kapitan wraz z całą załogą dziękuję Państwu za wspólną podróż. Mam nadzieję wkrótce gościć Państwa ponownie na pokładach promów Stena Line. Ladies and gentlemen. Ja też bardzo dziękuję, panie kapitanie. Było kapitalnie. A teraz będziemy zwiedzać browary w Szwecji. Wychodzimy z promu na suchy ląd. Udało się dopłynąć. Ciekawe, czy w drugą stronę będziemy mieli tak samo mnóstwo szczęścia. To się oczywiście okaże. Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Jest dopiero 9 rano minutami. Także wszystko przed nami. Kabuncia. Elo, elo, halo, halo. Znajdujemy się w Szwecji, w Karlsztronie. Wyszliśmy właśnie z promu i rozpoczynamy eksplorowanie tego
skandynawskiego lądu. Cicho tam. Już dzisiaj wygrania. Możecie nazywać mnie Emilem z Drewutni. Dzieckiem Bulerwin. Młodym Ibrahimowiczem. Z Polski, nie z Bałkanów. Lećcie szybko. Pogoda typowo skandynawska, czyli tak generalnie trochę poniżej pleców. Słuchaj Tomasz, wieje mocny wiatr, ale napędza nas koźlak, zambera, także jest atmosfera. To my jedźmy. Wczoraj wspaniała degustacja na górnym pokładzie. Melanż w zasadzie pod palmami. Wszyscy blogerzy z nami. Znajdujemy się na nadbrzeżu królewskim. Tutaj królowie szwedzcy chodzili i spacerowali. Nie było jeszcze wtedy oczywiście samochodów. No ale zobaczcie, jak to jest pięknie. Mimo fatalnej pogody, doznania palce lizać. Szczególnie mi, jako osobie mieszkającej w Czechach, brakowało jednak widoku morza. I tutaj mogę się troszeczkę wyżyć, jeśli chodzi o receptory wzrokowe. Cyk. Bardzo ładnie. Znajdujemy się w łodzi podwodnej. Kilka kluczy. Wieszaki. Bo trzeba powiesić skafander. A tutaj to chyba są jakieś takie ratownicze tematy. A tu bardzo proszę, prysznic nawet jest i też kibelek. A tutaj kabina kapitana Neptuna. Proszę bardzo. Tutaj mamy pokoik Majtka. Można tu siedzieć w samych majtkach. Proszę bardzo. Cyk. A myślę, że ta łódź jest starsza niż moje Volvo. Boże, coś mi uczynił. No patrzcie, normalnie tu jest spryskiwacz. O, bardzo proszę, tutaj szwedzki żołnierz wkłada liście w hełm. Prawdziwa blogerka piwna z krwi i kości, bardzo proszę. Chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo miło jest w Szwecji. Mokro jak w Wenecji. O, pogoda nas nie rozpieszcza, natomiast rozpieszcza nas browar Amber. Ładujemy koźlaki niczym działa z HWR-em. Yeah! Wspaniała wycieczka i przygoda w Szwecji. Oglądajcie to. Koniecznie. Gruby reportaż. Dokument, którego nie powstydziłby się sam Wardenga. Spacer po malowniczej Szwecji, ale przyjemnie. Piękne elewacje kamienic. Widać, że tutaj Hitler nie zrównał z ziemią całej miejscowości. Za co oczywiście trzeba podziękować aliantom. Bardzo przyjemnie tu jest. Bardzo ładnie, bardzo stylowo. Here we brew a lot of kinds of beers. We do lagers, IPAs, stout. We have a ice beer, pizzas, everything. Patrzcie, takie torpedy jak w tej łodzi podwodnej. And this is where the magic happens. Browarnik Tomek nas prowadzi.
Ale to pachnie. Jak w młynie, co? Jak w finnym młynie. Ależ to. Trochę wieje, dzisiaj sztormowa pogoda, chociaż na razie się nie zapowiada. Piękne słońce świeci. Wczoraj deszcz, kiedy zwiedzaliśmy Szwecję, a jak wypływamy z powrotem do Polski, to pogoda mistrzowska. Generalnie świetna. Świetny wyjazd, świetna zabawa. Cudowni ludzie, Birgicy przez duże B i G, B and G. Bardzo się cieszę, że wziąłem udział w tym przedsięwzięciu. Cóż mogę powiedzieć? Parafrazując browarnika Tomka, było to wspaniałe spotkanie towarzyskie połączone z odkrywaniem nowego kraju, nowych smaków, nowych ciekawostek dotyczących świata, który przecież tak kochamy eksplorować. Bardzo dziękuję browarowi Amber za możliwość wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, za pyszne piwka, za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam wszystkich uczestników Koźlaków Blogerskich, niesamowici miłośnicy chmielu, fantastyczne osobowości. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja się spotkać w równie przyjemnych okolicznościach. Na koniec kieruję specjalne podziękowania na ręce Tomka Janiaka i Marka Skrętnego. To wielka przyjemność obcować z takimi ananasami jak wy. Aloha. A i na koniec chciałem jeszcze pozdrowić mojego współlokatora z kajuty, z promu Stena Line, Arka z blogu ProPiwo. Sprawdzajcie koniecznie ten profil. Dostałem od niego taki oto prezent do toczenia piwa gadżet. Używam go w Pradze bardzo często. Piwo łączy ludzi, jak Nokia. No i proszę bardzo. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Oczywiście prawo Marfiego obowiązuje również na wyjazdach